Już nie tylko w urzędzie, ale także w markecie. Tak od tego roku w Radomiu można rozliczać swoje zeznanie podatkowe. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom podatników, bo pamiętamy, że dni otwarte są organizowane w urzędach skarbowych już od kilku lat. Wiemy, że nie każdy radzi sobie z wypełnieniem zeznania podatkowego i stąd nasze wyjście m.in. do marketu. Tak, urząd skarbowy w markecie. A konkretnie w Leclercu. Ta firma płaci tu wszystkie podatki, bo w Radomiu jest zarejestrowana. A ponieważ ze skarbówką współpracuje często, zrodził się więc pomysł, by także w ten sposób pomóc podatnikom. Z inicjatywy Urzędu Skarbowego, drugiego Urzędu Skarbowego, zaproponowaliśmy tutaj możliwość rozliczenia się z podatku dochodowego za rok poprzedni. Taka możliwość jest bezpłatna dla osób, które chciałyby tu na miejscu przyjść do marketu, zrobić zakupy i ewentualnie rozliczyć się z podatku. Wyjście skarbówki do marketu klienci, czyli podatnicy, bardzo sobie chwalą. Bardzo pozytywnie oceniam takie wyjście, ze względu na to, że ludzie nie mają też czasu, tak, żeby stać u księgowych w kolejkach i później w urzędach. No a tu jak się jest na zakupach, to przy okazji można się rozliczyć. Dla Jana Głowackiego to ostatnie zeznanie podatkowe. Za 2 miesiące pan Jan przechodzi na emeryturę. Po pomoc przyszedłem tutaj, bo bardzo cenna inicjatywa to jest pomoc dla mieszkańców Radomia, bo nie każdego stać, żeby stało w kolejce, a tutaj bezpłatnie jest i za miłym podziękowaniem tylko. Na razie radomianie PIT-y w Leclercu rozliczać mogli od 4 do 8 marca. Biorąc jednak pod uwagę frekwencję, niewykluczone, że ta inicjatywa będzie powtórzona.